Siemanko, ja jestem Atanna Japanna, a to jest kolejny test na naszym super kanale Atanna Japanna. Jej! Dzisiaj, słuchajcie, testujemy nic innego jak sushi w kanapce. Ale nie jest to tam jakie byle jakie takie sushi w kanapce. Proszę Państwa, przed nami... Onigiri! Wow, co tutaj mamy? Aż cztery różne smaki? To niespotykane! Proszę Państwa, kto to widział? Dobra, dobra, bez zbędnego gadania. Może chcecie wiedzieć, co to w ogóle jest onigiri, co? Bo ja tak mówię, ja tak tutaj mówię, a to wcale nie jest wszystko takie prawda, co ja mówię, bo onigiri to nie jest tam żadne sushi w kanapce, tylko to jest ryż. Kanapka z ryżu z jakimś składnikiem. Najczęściej jest to składnik jakiś wytrawny. Bardzo popularna jest marynowana śliwka umeboshi. No u nas akurat takiego smaku nie ma, no bo nie jest popularny w Polsce. Jeżeli w ogóle można powiedzieć, że onigiri jest w Polsce popularny. No chyba niekoniecznie. Dobra, to nie jest ważne. Mamy składnik, jest to czymś nadziewane, mamy ryż i wszystko najczęściej, bo też nie zawsze, ale otoczone jest algami nori, które też znacie na pewno z sushi czy z innych potraw kuchni japońskiej. Tak jak powiedziałam wcześniej, mamy cztery smaki, w tym dwa wytrawne. A jakie to są smaki? Sałatka krabowa, proszę Państwa, zawijana w pyszne nori. No przecież nie może być inaczej, przecież te nori muszą być pyszne. Sama kanapka? Niekoniecznie, ale najważniejsze, żeby pyszne były glony. Kolejny smak jest z łososiem wędzonym, więc też idziemy tutaj rybnie. Fani mięsa raczej tutaj nie zaznają żadnych większych emocji w tym odcinku. No przykro mi, nie wszystko jest zawsze pod Was. Smak wegetariański, czyli inaczej wege. Wszystko w pysznych algach, no super, przecież te kanapki nie mogą być niedobre. Nawet jak nie będą w środku coś smakowało, to po prostu zjemy glony i tak będziemy zadowoleni, bo są pyszne. Czym to jest? Dobra, potem do tego przejdziemy. No i smak, który najmniej mnie zachęca, ale jak się bawić, to się bawić. Na słodko, jabłko z cynamonem. Dobra, zaczniemy, tak jak tutaj trochę przełożyłam, zaczniemy po kolei, czyli od sałatki krabowej. I teraz, jak się otwiera to? A no ja kiedyś widziałam filmik instruktażowy, ale pewnie mi nie wyjdzie, bo to wcale nie tak prosto się rozrywa. Tylko tu mamy taką strzałeczkę i powinniśmy... Jezu, to w ogóle są opisane kroki. Dobra, lecimy na żywioł. Okej. A, dobra, i tak, to się zdejmuje, tak? Tu pokazali, żeby ciągnąć. O! Ojej, trochę rozwaliłam! Całe jest otoczone tym. Dobra, tam śmieci, to tam dzieci śmieci, to się zagrali. Dobra. Itadakimasu! Jak wygląda nasza kanapka z sushi, że tak powiem. Inaczej onigiri, może fani Japonii mnie nie schajcą za to, że mówię, że to kanapka sushi, no ale tak śmiesznie brzmi, nie? Całutka otoczona jest glonem. O, proszę bardzo, on zakłada się na siebie. I słyszeliście pewnie, jak to chrupnęło. Mam nadzieję, że to było słychać na kamerze, jak odgryzłam te algi. Algi się trochę ciągną, no ale to chyba po prostu kwestia alg samych w sobie. No niekoniecznie, jak są dobrze zrobione, to dobrze namoczone to nie powinno. Nie, nie, nieistotne. Przyznam szczerze, że tego farszu jest trochę mało. Zaraz spróbuję się wgryźć jeszcze bardziej. Na razie poczułam ryż. Ryż jest troszeczkę twardy, no ale czego możemy się spodziewać od kanapki kupionej w sklepie, bo to oczywiście było kupione w sklepie, w Auchan. Każda kosztuje około 5-5,50. Dobra, zrobię jeszcze jednego gryza, bo mam nadzieję, że uda mi się wgryźć troszeczkę do farszu. Muszę przyznać, że jest dość mdła i tego farszu jest mało. Wiecie co, ja muszę ją trochę niestety wyjąć z tego glonu. Glona? Glonu. Dobra, moje pozostałe kanapki wyjmę z talerzyka, bo tutaj potrzebuję trochę miejsca więcej. I tak wygląda w środku. Muszę przyznać, że troszeczkę z tego farszu mało. Wcześniej nam kanapki, które miały więcej tego farszu, no ale to zaraz zobaczymy, jak będzie w kolejnych. Sałatka jest trochę nieciekawa. Dobra, ten smak odkładamy i bierzemy się za następny. Dobra, mamy już teraz większą wprawę w otwieraniu, więc bierzemy się za łososia wędzonego. Również nie zapominajmy, że tam są pyszne nori. Więc lecimy. Strasznie twarde glony. Naprawdę. Miał chyba twardsze niż poprzednim. Smak jest troszeczkę bardziej wyrazisty. Jest bardziej słona. No i faktycznie czuć łososia. Jest troszeczkę lepiej doprawiona. A też kwestia może tego, no ale paluszki krabowe w tej poprzedniej kanapce to faktycznie takie są mdłe z zasady? Wydaje mi się, że nie. Ale tamto no niestety była bardziej mdła. Natomiast
Naraz sobie tak samo otworzymy tę kanapkę. No widzicie, również tutaj mamy taką pastę łososiową. Czekajcie, odkładam to. Muszę zobaczyć skład. To niezły pomysł na zobaczenie składu po tym, jak się porwało opakowanie, nie? No przyjmijmy na to, że to sałatka z łososia, nie? Okej, no to przechodzimy do naszej wegetariańskiej pozycji, czyli kanapka japońska wegetariańska zawijana w pyszne nori. No i tutaj nauczona doświadczeniem może pozwólcie, że najpierw spojrzę na skład, bo to może być całkiem interesujące, co jest w takiej kanapce. No oczywiście gotowany ryż, kto mógłby się spodziewać w ogóle inaczej. Ten ryż też zaprawiany jest, to nie jest sam ryż, on jest zaprawiany cukrem, solą i octem ryżowym, żeby nadać mu troszkę inny smak, ale też go po prostu zakonserwować, przedłużyć żywotność potrawy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skład tej kanapki, to mamy tak. Rzepę, ogórek, majonez. To niezła kanapka wegetariańska z dwoma warzywami. O nie, zgniotłam ją trochę za bardzo. O nie, nie, nie. Boże, zawsze to tyle emocji wystarczy otwieranie tych kanapek. Dobra, w ogóle, wiecie co? Może ja wam tym razem pokażę. O. Tak trochę rozpakowałam ją z glona. Tak, tak wygląda. Taki trójkącik. Nie zawsze muszą to być trójkąty. Czasami mogą to być kulki na przykład. Też po prostu z jednym składnikiem, to łatwiej się formuje, wiadomo, że takie trójkąty to wcale nie jest tak łatwo uformować, jeżeli chodzi oczywiście o takie domowe. To jest bardzo popularna przekąska w Japonii, też jeszcze powiem, w kombini, czyli w tych takich sklepach, najczęściej całodobowych, sklepach po prostu ze wszystkim, w kioskach, mniejszych osiedlowych sklepikach. Boże, naprawdę tłumaczę wam, co to są kombini, dobra, to nie jest ważne. To jest bardzo popularna przekąska, można tam dostać różne najróżniejsze smaki. Dobra, lecimy z tym smakiem. No nie wiem, co mam powiedzieć, bo powiem szczerze, że to jest trzeci przedostatni, przedostatni onigiri. No i jestem rozczarowana. Naprawdę spodziewałam się większych emocji, zwłaszcza, że ja wcześniej onigiri jadłam, sklepowe również. No i zawsze całkiem mi smakowały. Znaczy, no nawet mi po prostu smakowały, bez tego całkiem. Natomiast tym razem, no one są dość mdłe. Naprawdę mają mało tych składników, no chociaż muszę przyznać, że ten smak jest całkiem świeży. Naprawdę ten smak jest dobrym smakiem wegetariańskim. Szkoda, bo myślę, że najczęściej opcje wegetariańskie mają większą różnorodność, w takim sensie, że jakby jest więcej składników w takich opcjach, a tu mamy tylko naprawdę dwa warzywa, ogórek i rzodkiew, no z czego ogórek no jednak nie jest zbyt wyrazistym warzywem. No to one są całkiem dobrze przyprawione, majonez też robi swoje, więc całkiem ta kanapka mi smakuje. Dla osób, które nie chcą jeść ryb, myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanie. Oczywiście, że mówimy, że nie chcą jeść ryb, bo onigiri, prawda? I teraz przechodzimy do największej niewiadomej tego konkursu, czyli do onigiri na słodko. Przypominam, jabłka i cynamon. Zobaczymy, jak nam to się będzie zgrywało z smakiem glonów, no jednak bądź co bądź specyficznym. Trochę kusi mnie, żeby próbować tej kanapki bez tych glonów, no ale czym byłaby wtedy rzetelność tego kanału, gdybym nie poświęciła się dla was i nie odgryzła tego wszystkiego właśnie tak. Dogryzłam się do jabłka, więc pozwólcie, że jeszcze raz uraczę się jabłkiem i glonami. To jest najlepsza kanapka z tych wszystkich kanapek. Autentycznie jestem zaskoczona, że tak mi smakuje jabłko z cynamonem, ryżem i glonami. Powtórzę, od tyłu może teraz. Glony, ryż, cynamon i jabłko. I to jest smaczne połączenie. Ja tam na Japana jestem w szoku. Słuchajcie, życie zaskakuje. Życie to jest pasmo niespodzianek. Brałam tę kanapkę, śmiejąc się, patrząc na nią i się śmiejąc w jej kanapkową twarz. I wiecie co? Kiedy ją otworzyłam, ugryzłam, ona zaśmiała się mi prosto w moje wnętrze. I zjadłam ją całą i była dobra i była najlepsza z tych wszystkich czterech kanapek. I musicie z tym handlować. Znaczy nie z kanapką, z tym sensem. Wiecie o co chodzi, nie? Rozumiecie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało i że ten test był rzetelny i że idąc do sklepu będziecie widzieli, że to jabłko jest waszym przyjacielem. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo tu będą tylko same takie wyborne i zaskakujące treści. Jeśli chcecie mnie jeszcze więcej, sprawdźcie moje pozostałe social media i wpadajcie na mojego bloga tannajapanna.wordpress.org. I widzimy się w następnym. Hej!